Namaste, witajcie na kanale Tomasz Słodki Live. Ja mam na imię Krishna Kirtan, a to jest program Nad brzegiem Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Swami Damodar, który przyjechał do Polski na 3 dni odwiedzić nas i zaprezentować swoje nauki. Dear Swami, you are visiting Poland. And I would like to ask you about the your first impression about this country, because we have many differences from India and from Poland and from Europe. Then can you tell us what is the your impression about this this country? Chciałbym się zapytać o twoje wrażenia z wizyty w Polsce w porównaniu z kulturą Indii, która jest tak różna od naszej europejskiej kultury. Jai Radhe Shyam. First of all, I would like to welcome all of you. Na początku chciałem was wszystkich powitać. And the question regarding my impression about the country. Było pytanie odnośnie mojego wrażenia odnośnie kraju. I found this as one of the beautiful countries in the Europe. Ja uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych krajów w Europie. We have quite a few differences in culture. Posiadamy kilka różnic w kulturze. But every nation has its own culture. Ale każda kultura, każdy kraj posiada swoją And własną I find kulturę. The culture of this country quite beautiful. I ja uważam kulturę tego kraju za piękną, wspaniałą. Okay, Damodar, the question is, I have some question for you, because many people is traveling to India and they searching there for some adventures. And what is the reason of many things what we can what they can expect in India? I would like to ask you, for example, about the diet, because Indian people, Hindu people, are mainly the vegetarians. And this is can you explain something about this? Ludzie często podróżują do Indii, poszukują różnych rzeczy, poszukują przygód i mogą tam napotkać różnice, które są, pewne rzeczy, które są inne niż w Polsce. Na przykład większość Hindusów jest wegetarianami. Czy mógłbyś nam wyjaśnić troszkę na ten temat? India is land of spirituality. Indie to jest kraj duchowości. So people, when they go to India, they are in search of the reality. Ludzie, kiedy jeżdżą do Indii, oni poszukują rzeczywistości. Consciously or unconsciously, świadomy, those who are in search of reality of life. Świadomie lub nieświadomie, oni szukają takiego poczucia rzeczywistości. They go to India. I oni podróżują do Indii. Because India is not only cultural based country, it has the richest of spirituality. Ponieważ Indie nie są krajem jedynie innej kultury, są krajem, który posiada największą, najbardziej bogatą duchowość. So India is considered as the spiritual master of the whole world. W związku z tym Indie są uważane za mistrza duchowości dla całego świata. The original name of India is Bharat. Takim właściwym, pierwotną nazwą dla Indii jest Bharata. India is the name given later. Ta nazwa Indie została nadana so, później. Bharat, the word Bharat, which explains the gravity. Ta słowo Bharata oznacza prawo ciążenia. Which is holding all the nations. Które utrzymuje cały naród. And that Bharat is holding all the nations through spirituality. I to utrzymuje cały naród skoncentrowany na duchowości. And regarding being vegetarianism in India. I odnośnie wegetarianizmu w Indiach. I would like to tell very clearly. Chciałbym w prosty sposób powiedzieć. The land where spirituality is practiced. Że kraj, w którym wegetarianizm jest praktykowany. Those practitioners are mainly focused in the diet which is of mode of goodness. Ludzie, którzy stosują tą dietę, ich dieta jest oparta na żywiole harmonii. So vegetarian diet is the only diet which makes the vibrations around us more positive and help us to be in the mode of goodness. I dieta wegetariańska powoduje, że atmosfera, która nas otacza, jest bardziej harmonijna, bardziej wzniosła i wznosi nas do żywiołu harmonii. Which helps the person to be more spiritual. Co pozwala danej osobie stać się bardziej uduchowioną. Maharaj, then what is this, because you speak about this mood of goodness, what is this? Can you explain it a bit? Czy mógłbyś wyjaśnić, mówiłeś o żywiole dobroci, czy mógłbyś wyjaśnić, czym to jest?
mode of goodness is a level which the spirit, which you call in your Christian language as spirit, soul, spirit. Żywioł dobroci jest tym poziomem, w którym ten element, który nazywacie w swojej chrześcijańskiej kulturze duszą. To have peace in spirit. Który powoduje, że dusza posiada pewien rodzaj spokoju. And to develop the ability to make right decisions. I pozwala jej podejmować właściwe decyzje. And to be more blissful. I bycia bardziej szczęśliwą. Is in short we call as mode of goodness. I w skrócie nazywamy to żywiołem dobroci. Czy żywiołem harmonii. And because people going to India and they search for spirituality in from many years, I think that first popular people was hippies in the 60s. Then what is this special in this spirituality in India? What we can have the benefit for connect with this kind of spirituality. Ludzie od wielu lat jeżdżą do Indii, szukają duchowości. Takim pierwszym masowym ruchem, który podróżował do Indii w tym celu, to był ruch hipisowski w latach 60. Co jest takiego niezwykłego w Indiach? Jaki rodzaj duchowości tam jest, który przyciąga ludzi? Jaki możemy mieć z tego korzyść? The benefit we get by getting ourselves connected to spirituality. Korzyść, którą możemy odnieść poprzez połączenie się z duchowością, is one can understand himself. Pierwsza rzecz to jest to, że ktoś może zrozumieć, kim jest naprawdę. It helps the person to know himself. To pozwala zrozumieć komuś, kim on jest. Himself means one's own self. To oznacza, kim jest jego jaźń. It helps us to know that who am I. To pozwala zrozumieć, kim jestem naprawdę. What I really need. Co ja tak naprawdę potrzebuję. As long as we are not spiritually connected. Tak długo, jak nie jesteśmy połączeni duchowo. We will never know that what we really need. Nigdy nie będziemy wiedzieć, czego naprawdę potrzebujemy. We'll be anchoring for those things which never give any pleasure to us. I będziemy dążyć do rzeczy, które nie dadzą nam rzeczywistej radości. So to walk in the path of spirituality. Więc podążanie ścieżką duchowości means to make an effort to give pleasure to one's own self. To oznacza czynienie wysiłków, aby spełnić, dać radość czy szczęście własnej jaźni. The moment you get into it, you can feel it. I w tym momencie, kiedy dojdziesz do tego poziomu, będziesz to czuć. Maharaj, we see that people say something that in India they people worship many gods. That some people said it's even 300,000 gods or 33 million gods, if I am correct. Then how we can understand this? Is this one god or many gods in India in this regard? Ludzie często widzą, że w Indiach wielbi się wielu bogów. Niektórzy mówią, że tych bogów jest 300 tysięcy, czy nawet 33 miliony. Czy mógłbyś wyjaśnić, dlaczego tak jest i jak to możemy zrozumieć? As we hear that people they worship 33 million gods in India. Kiedy jak usłyszymy, że ludzie wielbią 33 miliony bogów w Indiach. It's totally true. Także to jest prawda. But. Ale. These 33 million gods. Te 33 miliony bogów w Indiach. Only those people worship, those who don't have proper realization about the Supreme Lord. To są ci, którzy wielbią jednego z tych 33 milionów bogów, są to ludzie, którzy nie mają właściwego zrozumienia o najwyższej istocie. We have 33 million gods. Mamy 33 miliony bogów. But their position in spiritual world. Ale ich pozycja w tym wymiarze duchowym, w świecie duchowym, is like the servants of the Supreme Lord. Jest taka pozycja jak sługi, jak sługi względem najwyższego Pana. Supreme Lord is one. Najwyższy Pan jest jeden. Like you have the president of the nation. Tak jak mamy prezydenta w kraju. He is the first person of the nation. On jest pierwszym obywatelem w kraju. But there are many people, government officials working in different departments. Ale jest wielu pracowników rządu i różnych departamentów i ministerstw, które pracują dla niego. And all of them are assisting the president. I oni wszyscy są pomocnikami prezydenta. But for a common man, he has no approach to the president. Ale zwykły człowiek nie ma dostępu do prezydenta. And he has approach with the local government official.
On ma tylko dostęp do tych miejscowych przedstawicieli rządu. So he communicate mostly with him. Więc w większości przypadków ma kontakt z nimi się komunikuje. And understand that he is ultimate. I rozumie, że oni są ograniczeni. So in the same way, it's a supreme government of infinite galaxies. Więc w ten sam sposób ten najwyższy zarząd wszechświata, which is governed by different kinds of people, który jest zarządzany przez różnego rodzaju ludzi, those people are appointed by the Supreme Lord. Oni są wyznaczeni i na tę pozycję przez najwyższego Pana. So people, those who don't have access to the Supreme Lord. Więc ci, którzy nie mają dostępu do najwyższego Pana. Those people, they worship these 33 million demigods. Więc ci ludzie wielbią te 33 miliony bogów, na których nazywamy półbogami. But the one who has access with the Supreme Lord. Ale ten, kto ma dostęp do najwyższego Pana. Worship the Lord directly. Wielbi Pana bezpośrednio. Okay, but we have some kind of religion in the West anyway. It's mainly Christianity, but people are still going to India searching for something there. Then what is this special thing, special goods in this way, what we can find in India? Why people go there, they're searching there, not finding something here? No ale wciąż, bo mamy oczywiście pewien rodzaj duchowości czy religijności w świecie zachodnim, czyli chrześcijaństwo, ale wciąż ludzie jadą do Indii i szukają tam pewnego rodzaju duchowości i pewnych doświadczeń, których tutaj nie mogą znaleźć. Więc dlaczego tak jest? Every nation has some following of religion. Każda kultura, każdy kraj, każdy naród ma pewien rodzaj religii. When we see this, Christianity is mostly followed in Europe and few other countries. Jak widzimy, chrześcijaństwo ma najwięcej zwolenników w Europie i w kilku innych krajach. But I would like to very specifically mention the point. Ale chciałbym tak specyficznie ten punkt poruszyć. Bharat, which we call as India. Bharata, którą nazywamy Indią. It is not the land of any religion. To nie jest kraj jakiejś religii. One who wants to come beyond the level of platform of religion. Ktoś, kto chce przekroczyć ten poziom religii. They get benefited in Bharat. Ten ktoś będzie odnośnie korzyść znajdzie jest pewnego rodzaju korzyść w Bharacie. If you see in the dictionaries. Jeżeli spojrzymy do słownika. The word religion is described as system of faith. To znajdziemy, że religia jest opisana jako pewien rodzaj wiary. But Bharat teaches the nature of the spirit. Ale Bharata uczy, że naturą duszy. So spirit has a nature. Uczy, że dusza posiada pewnego rodzaju naturę i. So when we go to the land of spirituality, the nature of the spirit is awakened. Więc kiedy udamy się do kraju duchowości, wtedy natura duszy przebudza się. Because religion is here. Ponieważ religia jest tutaj. It can be any religion. Może być jakakolwiek religia. Religion has some nice teachings. Religia posiada jakieś wspaniałe nauki. Religion has some nice principles. Posiada jakieś wspaniałe zasady, reguły. But everything is related only till the level of the body and body related to the soul. To the spirit. Ale wszystko jest połączone z duszą, z ciałem, które jest połączone z duszą, które jest połączone z duszą najwyższą. But the nature of the spirit is beyond nation, religion, everything. Ale poziom duszy jest poza jakąkolwiek rodzajem religii, wiary religijnej, kraju, nacji czy koloru ciała. And helps the person to revive his true nature. I pozwala obudzić danej osobie jego prawdziwą naturę. The moment we realize our nature, we feel more blissful. I kiedy odkryjemy swoją prawdziwą naturę, wtedy jesteśmy bardziej radośni. Then we can consider that we have two things in mainly in the world, like religion and spirituality, and this is something opposite in one sense to one to each other. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że mamy w świecie dwie rzeczy, czyli religijność i duchowość, i one są jakby przeciwstawne względem siebie? You can say it's not opposite, but spirituality is the totally upgraded version of religion. Może nie możesz powiedzieć, że jest to przeciwne sobie, ale duchowość jest wyższym poziomem religijności.
We respect the religion. My szanujemy religię. Because religion, any religion, it is an extension of that eternal spirituality. Ponieważ religia, każdego rodzaju religia jest pewnego rodzaju ekspansją czy rozwinięciem tego najwyższego, najwyższego poziomu. Religious practices are partial and spiritual practice is complete. Że religijne praktyki są częściowe, niepełne, natomiast praktyki duchowe są pełne. This is the only difference is there. Także to jest tylko jedyna różnica. Because there is nothing to reject. Ponieważ nie ma niczego, co można by odrzucić. So everything is accepted, but if you want something ultimate. Wszystko jest połączone, jeżeli chcesz osiągnąć coś najwyższego. Then you have to take the path of spirituality. Wtedy powinieneś przyjąć ścieżkę duchowości. Because the injunctions of all the religions are somehow pointing to that spirituality only. Ponieważ nauki duchowe Indii, one skupione są na tej duchowej części. Okay, then what kind of teaching is in the essence we can take? What kind of practice or what kind of teachings is in the essence to regard to spirituality? Jeżeli możemy powiedzieć taki sens esencjonalny, skrótkowy sposób, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o praktyki czy nauki duchowości? I would like to say only one example. Ja podam jeden przykład. Like in the spiritual practice. W trakcie duchowych praktyk. The most essential practice which is emphasized. Tak najbardziej esencjonalna praktyka, która jest wymagana. Is chanting of the holy name. Jest powtarzanie świętych imion. Is chanting of the holy name which is very much emphasized in spirituality. Które jest najbardziej esencjonalne, jeśli chodzi o duchowość. According to the level of the audience. Oczywiście bierzemy pod uwagę poziom słuchaczy. We are in an age where people have weak health, less brains, no time. Żyjemy w czasach, w których ludzie mają słabe zdrowie, niską inteligencję, chorują. Seeing all our external conditions. Więc widząc te wszystkie zewnętrzne uwarunkowania. Of our body and mind both. Które wynikają z ciała i z umysłu. And also understanding our limitations. I oczywiście rozumiemy również nasze ograniczenia. Spiritual practices has prescribed ultimate is to chant the holy name. Biorąc to wszystko pod uwagę, taką najbardziej esencjonalną duchową praktyką jest zalecane powtarzanie świętych imion. And if you see Christianity. Jeśli popatrzymy na chrześcijaństwo, Christianity also emphasized on chanting of the holy name. Chrześcijaństwo również opiera się, czy najbardziej w swoich esencjonalnych naukach opiera się na powtarzaniu świętego imienia. I read in one Bible of Oxford version, which was printed in 18th century. Czytałem taką Biblię, która była wydana przez Oxford i to było wydanie z XVI wieku. In which it is said, thy name be glorified. I tam było napisane, że imię powinno być wielbione. Hallowed by thy name. Hallowed by thy name. Hallowed. Że powinniśmy wielbić imię. So emphasizing on chanting of the holy name. Więc jest to skupienie nauka jest skupiona w tym, żeby powtarzać święte imiona. I don't remember some gospels, but I read the book The Gospel of Holy Twelve. Ja nie jestem dobry w Ewangeliach, ale czytałem taką Ewangelię 12. In which there are many gospels in which the chanting of holy name is very much emphasized. I jest wiele takich Ewangelii, w których jest duży nacisk właśnie na powtarzanie świętego imienia. And if you see in Islam, jeżeli popatrzymy na Islam, even they have many names of the Lord. Nawet oni posiadają wiele imion Pana. Even they recommend, they prescribe to chant the name of the Lord through the rosary. Nawet oni powtarzają święte imię na pewnego rodzaju różańcu. If you see in Christianity, I saw many people, they also have the beads, the rosaries, in which they also chant the name of the Lord. I w chrześcijaństwie widzimy tą praktykę różańca, gdzie ludzie powtarzają święte imiona. So basically, this is an example by which we can understand the ultimate teaching is explained in every religion, which is connected somewhere or the other to the spiritual practices. Także znajdziemy te praktyki w każdej religii i one doprowadzają nas do duchowego poziomu zrozumienia. Okay.
Then we have few or one path, spiritual path in India. We have, because we are speaking about sometimes about yoga, sometimes about tantra, sometimes about meditation and about mantra, things like that. Do we have different levels, or this is one path to the goal, or this is according to the audience, how it works? Mówiąc o Indiach, często słyszymy takie terminy jak mantra, tantra, yoga, medytacja. Czy te rzeczy są ze sobą jakoś połączone, czy to są jakieś różne poziomy, czy to jest dostosowane do różnego rodzaju ludzi, którzy praktykują? According to the different levels of audience. W zależności od poziomu słuchaczy. There are different methods which are prescribed. Są różne metody, które są przepisane. But exact actual spiritual practice refers to only one. Ale ta właściwa duchowa praktyka jest skupiona, jest przepisana jedna. Which is devotional yoga. Jest nią yoga oddania. Which is called as bhakti yoga. Nazywa się ona bhakti yogą. Yoga in the Western world, there is very much stress on yogic yoga. W naszym zachodnim świecie yoga jest kojarzona jako asana. There are like asanas. Gdzie ludzie kojarzą jogę jako some Sudarshan kriya. Jakie praktyki asan, pozycji jogicznej. And also I saw in few different countries flying yoga, jakaś this yoga. Yoga latania, yoga kriya yoga. Ashtanga yoga, Patanjali yoga. Yoga Patanjalego. But actual the word yoga, which means to unite. Ale tak naprawdę słowo yoga oznacza połączyć. Unless we don't unite one's own self with the supreme. Do momentu, dopóki nie połączymy własnej jaźni z najwyższym. Then we can never attain the perfection of yoga. Do tego czasu nigdy nie jesteśmy w stanie osiągnąć doskonałości w jodze. Not everyone is qualified on that platform. I nikt nie jest kwalifikowany aż nie jest kwalifikowany do tego poziomu. So there are different practices which upgrade the person to that platform. W związku z tym, ponieważ nikt nie jest kwalifikowany, żeby być od razu na tym poziomie, są różne rodzaje praktyki, które doprowadzają. So different people practice different kinds of yogic systems. Do tego poziomu, dlatego różni ludzie praktykują różne rodzaje jogi. Slowly as they upgrade. I powoli oni wznoszą się. They will come to this level where they will develop the desire to unite with the Supreme, with the mood to serve Him. I aż dojdą do momentu, kiedy pragną połączyć się z Najwyższym w nastroju służenia Mu. That is the only path which is prescribed in the scriptures. I to jest jedyna ścieżka, która jest opisana w świętych tekstach Indii. In the injunctions of Vedic teachings in India. I to jest jakby esencja duchowych nauk Indii. In practical way, when we how we can see the life in India, because we are going to India to search for spirituality or search for some adventures, and in practical way, how we can see this, because we see many people they practice in different way, they go to the church or temples or behave in this way and that way. How we can understand this part? Jedziemy do Indii w różnych celach, czasami szukamy tam przygód, czasami duchowości, ale widzimy różnego rodzaju zachowania ludzi. Jak powinniśmy je rozumieć? The urge to know your own self will lead you, will take you. Jeżeli pragniesz poznać własną jaźń, to wtedy to pragnienie będzie cię prowadzić. If we really feel the need, like a person. Jeśli naprawdę czujemy potrzebę jako osoba. A person who is thirsty, jako osoba, która jest spragniona, he will definitely search for the water to quench his thirst. Taka spragniona osoba szuka wody, która może ugasić pragnienie. And the same way, when you understand the importance, the necessity, w ten sposób możesz widzieć konieczność i potrzebę of the subject matter, posiadania tematu, and try to search for the reality. I próbować szukać tej rzeczywistości. You will get divine support. I wtedy otrzymasz duchowe przewodnictwo. You will get divine support, which helps you.
to find the right practice. I to duchowe przewodnictwo pomoże ci znaleźć właściwą praktykę. So the need of the hour is to develop the urge. Więc tak naprawdę naszym jakby celem, zadaniem jest doprowadzenie do tego, żebyśmy posiadali tą potrzebę, to pragnienie. And if we see in another perspective. Jeżeli popatrzymy na to z innej perspektywy. As you go to some bona fide practices. Kiedy udamy się do jakiejś autoryzowanej praktyki. Bona fide yogic practices in India. Jakiejś autoryzowanej praktyki jogi, którą możemy znaleźć w Indiach. At one point you can understand. Z jednego punktu widzenia możesz zrozumieć. What I need to do. Co powinienem zrobić? Because it is the nature of the living, nature of the spirit. Ponieważ naturą duszy jest. To always find something higher. Aby znaleźć, szukać czegoś, co jest wyższe. Like the nature of the iron is to get attracted to magnet. Tak jak naturą żelaza jest to, że żelazo jest przyciągane przez magnes. The nature of the spirit is to get attracted to something which is ultimate. Tak samo naturą duszy jest to, że dusza jest przyciągana do czegoś, co jest najwyższe. So if you go and find any other practices even, that will also ultimately lead you to the eternal spiritual practice. Także jeżeli znajdziesz jakąś praktykę, która ostatecznie doprowadza cię do najwyższego celu. So anyway you will be benefited if you go to Bharat. Także w taki czy inny sposób odniesiesz korzyść z podróży do Bharaty. Okay, Maharaj, thank you very much for this enlightening us, and I hope you stay in Poland very well, and we can see you soon next time when you come here. Także dziękuję bardzo za tą oświecającą rozmowę i za poświęcony nam czas. Mam nadzieję, że Twój czas w Polsce będzie mile spędzony i że spotkamy się ponownie. Także to był program Nad Brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishnakirtan. Zapraszam wszystkich i proszę o udostępnianie tego programu na swoich w innych Facebookach i kanałach i stronach. Także dziękuję bardzo. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe.